Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Bierutów lokowano kilka razy, jednak udaną lokacją była ta z roku 1266, kiedy Henryk III Wrocławski, zwany Białym, nadał Bierutowowi prawa miejskie wzorowane na prawie frankońskim. Wtedy to polecił Wilhelmowi z Dzierżoniowa zorganizować nowe miasto, ustanawiając go tym samym zarządzającym tym grodem nad Widawą. Ów Wilhelm od tego momentu w Bierutowie zamieszkał, bo przecież władający miastem, jak obecnie burmistrz, co sama nazwa wskazuje, mistrz mieszkańców, obywateli miasta, musi i powinien mieszkać wśród swoich i w miejscu, którym zarządza i kieruje, a nie dojeżdżać z sąsiedztwa, jak w tym przypadku aż z Dzierżoniowa. Zapewne do roku 1295, kiedy to nastąpił po nim Nikolaus, władał Bierutowem wówczas nazwanym od tego momentu Fürstenwald, czyli książęcy las, która to nazwa zastąpiła wcześniejszą Lignica, zgodnie ze słynnymi i pamiętnymi słowami, które wypowiedział przyjmując tę funkcję i godząc się na zorganizowanie powierzonego mu miasta. A powiedział wtedy: biedne i wzgardzane miejsce przyjmuje i zobowiązuje się je prowadzić. Słowa te, chociaż wypowiedziane 756 lat temu względem momentu, kiedy je wspominam, w Bierutowie, który od tego czasu nieprzerwanie jest miastem, w jakimś stopniu można powiedzieć, że są aktualne nadal. A sam Bierutów, pomimo wielu dziejowych wzlotów, a także upadków, które niczym sinusoida naprzemiennych zakończeń i początków potrafi rozkochać w sobie. Quid fit agis prudenter agas et respice finem. Łacińska sentencja pouczająca nas, iż cokolwiek czynisz, czyń mądrze i oczekuj końca, bo każdy koniec to jednocześnie początek nowego i nadzieja na lepsze jutro, zgodnie z zasadą, że każdy nowy dzień jest dopiero pierwszym z reszty życia. Ten kolejny dzień, będący wypadkową doświadczeń z przeszłości, przełożonych na pozytywnie rozumiane i realizowane w życiu słowa budowania nowej codzienności i przyszłości w myśl powiedzenia: chcieć to móc. Obserwując codzienne życie, można czasami odnieść wrażenie, że przekaz historyczny, zarówno ten na większą skalę, jak i lokalny, jest uzależniony od tego, kto go dla potomnych zapisuje i ma w danym momencie władne pióro zanurzone w atramencie, a czy jest właściwy i obiektywny, wiedzą to jedynie ci, którzy realnie historię tworzyli i tworzą. Miejmy jednak nadzieję, że wiedza o naszym Bierutowie, która przetrwała do obecnych czasów, jest wiedzą rzetelną. Analizując ją, dowiadujemy się, że wspomniany Henryk III Wrocławski, zwany Białym, zmarł 4 dni po nadaniu Bierutowowi praw miejskich, a że zmarł 3 grudnia 1266 roku, to wychodziłoby, że prawa miejskie dla Bierutowa nadał 29 listopada 1266 roku. Na wybór takiej, a nie innej daty mógł mieć także wpływ przypadającego kilka dni wcześniej wspomnienia świętej Katarzyny, patronki istniejącego już wówczas miejscowego kościoła, które przypada na dzień 25 listopada, czyli po prostu odpustu parafialnego. Centralnym miejscem każdego miasta praktycznie od zawsze był i jest rynek. Chociaż obecnie mogłoby wydawać się, że miejsca zwiększonego ruchu w jakimś stopniu przesuwane są do budowanych w innych miejscach, np. galerii handlowych bądź dużych supermarketów i miejsc spotkań, to jednak sercem i dumą każdego miasta i mieszczan pozostaje niezmiennie rynek. Tak też było i jest w Bierutowie. Bierutowski rynek, będący na przestrzeni lat centrum życia tego miasta i jego mieszkańców, ewoluował podobnie jak i oni oraz cały rozwijający i zmieniający się świat. Pozostając punktem centralnym stołecznego miasta okolicy, spinał z nim satelickie względem niego wsie, tworząc jeden spójny organizm administracyjny, który dziś jest gminą.
Chociaż część z tych wsi, które były wymienione już w akcie nadania praw miejskich w roku 1266, jest obecnie w innych obszarach administracyjnych, jak chociażby Wojciechów, Przeczów, Krasowice, ale nie tylko one, to jednak 16 z nich nadal współistnieje z Bierutowem. Ulicami odchodzącymi od rynku w kierunku trzech bram miejskich, Namysłowskiej, Wrocławskiej i Brzeskiej, dotrzemy do Wabienic, Jemielnej, Stroni, Gorzesławia, Strzałkowej, Solnik Małych i Wielkich, Zawidowic, Zbytowej, Paczkowa, Kijowic, Kruszowic, Karwińca, Posadowic, Sątoku i malutkiego, urokliwego Radzieszyna. Obecnie, chociaż niemal zupełnie unicestwiony względem swojej wielowiekowej historii, rynek bierutowski nadal urzeka pięknem pod warunkiem, że to piękno chce się dostrzec. Dlatego proponuję Państwu taki nieco wirtualny spacer meandrami naszej wyobraźni po rynku Bierutowa, jakim był kiedyś. Wirtualny i nieco poluzowujący wodze naszej wyobraźni, gdyż w miarę upływu czasu od momentu praktycznie całkowitej likwidacji jego zabudowy może być coraz trudniej już dokładnie odtworzyć to, jak on dziś wyglądał i funkcjonował. Dlatego tak istotnym jest dzielenie się wiedzą, którą na ten temat posiadamy, bo może ona stać się bardzo istotną w chwili, kiedy rozpocznie się jego rekonstrukcja i odbudowa, a z całą pewnością moment taki kiedyś wreszcie nastąpi. Pozostaje jedynie pytanie, kiedy? A może nie ma złego, co na dobre nie wyjdzie? Bo gdyby uczyniono to wcześniej, to być może nowy, odbudowany rynek wyglądałby podobnie jak jego współczesna Pierzeja Południowa. W latach 70. XX wieku były przecież pomysły odbudowy ratusza, ale w kształcie i formie podobnej jak dom handlowy w Pierzei Wschodniej. Planowano też zabudowę pustych parcel betonowymi budynkami charakterystycznymi dla masowego i szablonowego budownictwa tamtych lat. Szczęśliwie jednak do tego nie doszło i nadal puste parcele rynku Bierutowa oczekują na czas ich kolejnej zabudowy. Jak będzie ona wyglądać? Trudno dziś powiedzieć. Można mieć jedynie nadzieję, że przynajmniej w jakimś stopniu będzie odwzorowaniem dawnego wyglądu. Na podstawie analizy zachowanych zdjęć, jak również rozmów ze świadkami pamiętającymi wygląd rynku przed rokiem 1945 i zaraz po jego zdemolowaniu w tymże roku i latach kolejnych, kiedy zniszczone pożarem wypalone kamienice pozostawały jeszcze na swoich miejscach, można mniej więcej wiedzę o wyglądzie tej zabudowy i jej lokatorach w miarę poukładać jak kartonowe pucle. I chociaż wygląd części budynków i wiedza o ich gospodarzach są znane, to w innych przypadkach zaczyna być ona nieco mglista. Zdarza się czasami, że ten sam budynek na kilku fotografiach wykonanych w pewnych odstępach czasowych w swoim wyglądzie nieco się różni, ponieważ coś w nim zmieniono i przebudowano. Sytuacja taka ma miejsce na przykład w przypadku jednej z kamienic w Pierzei Północnej. Również i szyldy zmieniały się, a i pamięć świadków, z którymi było mi dane rozmawiać, bywała czasami ulotna. Dlatego też w zwiedzeniu bierutowskiego rynku, jakim był on dziś, który pragnę Państwu teraz zaproponować, pewne miejsca ujrzymy takimi, jakimi były naprawdę, a czasami będziemy musieli nieco pofolgować wodze naszej wyobraźni i zrobić jednodniowy po nim spacer na bazie tego, co działo się tam na przestrzeni większej ilości lat niż zaledwie jeden dzień. A wszystko to po to, żeby przekonać się, że rynek ten jest piękny, był nie tylko kiedyś, ale jest piękny nadal, pomimo że tak brutalnie go potraktowano i rozebrano, niemal całościowo jego zabudowę, nie szczędząc nawet budynku ratusza wraz z najstarszym wielowiekowym zachodnim skrzydłem, podczas gdy w większości przypadków kamienice znajdujące się tam miały jedynie wypalone wnętrza i nadawały się do odbudowy. Nasz sentymentalny spacer
Rozpoczniemy w środkowej części Pierzei Północnej, przy jedynej ocalałej z dawnej historycznej zabudowy kamienicy o numerze 16. Świadomie spacer ten będzie nieco pozbawiony rygorów chronologii i czasu, wędrując po rynku niczym pasażerowie wehikułu czasu i czyniąc go czymś w rodzaju chwili, którą dziejową klamrą pomiędzy rokiem 1266 a latami nam współczesnymi wspinają wspomniane przeze mnie słowa wypowiedziane przez Wilhelma Zdzierżoniowa, które pozwolę sobie jeszcze raz teraz przytoczyć. Biedne i wzgardzane miejsce przyjmuję i zobowiązuję się je prowadzić. Jak już wspominałem, rynek Bierutowa ewoluował i tętnił życiem, co widać na podstawie także zmieniających się szyldów nad sklepami i mówiąc współczesnym językiem, lokalami usługowymi. Ale szyldem, który właściwie niezmiennie pojawia się na wszystkich fotografiach od momentu wynalezienia tego środka zapisu obrazu, jest widniejący nad sklepem z artykułami kolonialnymi i żelaznymi szyld z napisem Kastner. Chyba w tym budynku o numerze 16 jest jakaś symbolika trwania Bierutowa w przeciwstawnościach jego losów, bo nie tylko, że jako jedyny przetrwał pożogę roku 1945 i lat po nim następujących, ale przetrwał także pożar znajdującego się w nim lokalu dawnego sklepu Kastnera, który wybuchł tam w latach 80. XX wieku. Niczym pomnik wspomnienia świetności rynku Bierutowa stoi tam nadal, więc spacer, na który Państwa zaprosiłem, po bierutowskim rynku należy zacząć właśnie w tym miejscu, przed budynkiem o numerze 16. Tych numerów było 33. A dodatki literowe przy niektórych z nich wskazują, że chociaż rynek nie jest z gumy i rozciągnąć się go nie da, to jednak zawsze można wcisnąć coś nowego. Numery od 1 do 33 wzrastały zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ponieważ jednak, jak wspomniałem wcześniej, na podstawie zachowanych zdjęć można odnieść wrażenie, że szyldy nad lokalami rynku Bierutowa w jakimś stopniu też zmieniały się, to skupmy się na tym, co wydaje się, że było w nim bardziej trwałe. Ruszajmy więc. Zamknijmy oczy przed witryną sklepu w istniejącym budynku numer 16
I od razu zrozumiemy, że wehikuł czasu jednak istnieje, gdyż zobaczymy sklep Kastnera, a w nim artykuły, jak to wówczas mówiono, kolonialne i żelazne. Cudowne przeżycie, prawda? Chyba się Państwo ze mną zgodzicie. Teraz na chwilę otwórzmy oczy, żeby niechcący nie potknąć się o krawężnik idąc dalej i przesuńmy nieco na wschód w kierunku wylotu do ulicy Namysłowskiej, czyli obecnej przyjaciół żołnierza. Oj, 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 stop, stop. Nie idziemy dalej. Już wystarczy. Zatrzymujemy się. I co widzimy? Plac targowy. Ale zamykamy oczy i okazuje się, że wcale nie ma tu placu, gdyż stoimy przed budynkiem numer 17A. Wychodzi na to, że poszerzanie numerów o dodatki literowe to już dawny wymysł, bo przecież stoimy przed czymś, co trochę już istnieje w Bierutowie. Toć to przecież okazała kamienica hotelu Niebieski Jeleń. Przed nim firmowy hotelowy powóz konny, a później w ewoluującym rynku automobil do obsługi gości hotelowych. A nie byle jacy to byli goście, bo hotel ten był dumą Bierutowa i nie tylko miejscem noclegowym, ale także swoistym centrum kulturalnym. To właśnie tu odbywały się spotkania elit Bierutowa oraz tych mieszczan, którzy chcieli się przyjrzeć różnym wydarzeniom kulturalnym, koncertom i im podobnym. To właśnie tu goszczono kardynała Georga Koppa, który 24 października 1893 roku konsekrował kościół świętego Józefa. Te podniosłą chwilę świętowano w towarzystwie prominentów Bierutowa, w tym z doktorem Józefem Biedą, bierutowianinem, który wyłożył nieco prywatnej kasy wespół z innymi mieszkańcami Bierutowa katolickiego wyznania, żeby świątynia ta mogła powstać. Przysiądźmy się więc do nich i porozmawiajmy chwilę o Bierutowie. Kościół świętego Józefa powstał, ponieważ katolicka społeczność miasta w czasach reformacji została pozbawiona miejsca religijnych spotkań, gdyż główny kościół miasta, czyli zamkowy świętej Katarzyny, przemianowano wtedy na ewangelicki. Kościół świętej Katarzyny to bez wątpienia symbol Bierutowa, który swą okazałą bryłą zachwyca do dziś. Brak świątyni katolickiej w mieście obligował bierutowskich wyznawców tej religii do uczestnictwa w obrzędach kultu religijnego w położonych nieopodal Solnikach Małych. To urokliwa wieś, którą charakteryzowała zabudowa o charakterze dworskim i którą bez wątpienia warto odwiedzić. Jednak to kościół świętej Katarzyny był tym, w który, mówiąc współczesnym językiem, na przestrzeni wieków sporo inwestowano. Działo się tak dlatego, gdyż miasto posiadające zamek książęcy musiało mieć także reprezentacyjny kościół zamkowy. Lokowano w nim różne dzieła sztuki, które chociaż w znacznej ilości zostały utracone w wyniku działań lat następujących po II wojnie światowej, to jednak to, co w nim się zachowało, nadal zachwyca swoim pięknem. Zamek w Bierutowie i zamieszkujący go możnowładcy to także mecenasi sztuki, na których zaproszenie przybywali do niego i tworzyli w nim różni artyści, w tym kompozytorzy. Muzyka, która tu powstawała, wielokrotnie nawiązywała do lokalnych wydarzeń i była na poziomie odpowiednim czasom, w którym ją tworzono. Odnajdywane w różnych miejscach niemal na całym świecie zapisy nutowe tych dzieł stały się inspiracją do zorganizowania koncertu, podczas którego wykonano te dzieła. Miał on miejsce w Oleśnicy w maju 2016 roku i potwierdził, że twórczość tych kompozytorów to chluba w kartach dziejów Bierutowa. Zamek, który na przestrzeni swojego dziejowego istnienia był okazałą dwuskrzydłową, trzypiętrową rezydencją
z dwiema wieżami i wewnętrznymi krużgankami, chociaż obecnie gabarytowo znacznie zredukowany, to jednak nadal zachwyca swoim pięknem i majestatem. Na uwagę zasługuje barokowa brama prowadząca od strony rynku na zamkowy dziedziniec, na którym stoi wysmukłym kształtem urzeka ocalała główna wieża tej rezydencji. Dziś wolno stojąca, gdyż skrzydło wschodnie, które ongiś łączyło ją z istniejącym nadal skrzydłem południowym, niestety rozebrano u schyłku wieku XIX. Legenda mówi, że to właśnie w tym skrzydle trzej żołnierze pili tam podczas pewnej biesiady zdrowie samego diabła, który osobiście dołączył do nich podczas tej libacji. Po tym czynie w niedługim czasie podobno wszyscy zginęli w różnych wojennych bitwach, gdyż diabeł postanowił zabrać co swoje. To jednak tylko legenda, a prawdą jest to, że na Bierutowskim zamku i terenie go otaczającym nadal można poczuć nastrój czasów jego świetności. Chociaż ślady zniszczeń po II wojnie światowej w samym środku miasta nadal są bardzo widoczne, nie oznacza to jednak, że miasto nie rozwija się współcześnie. Niczym krakowski obwarzanek z pustym środkiem symbolizującym zniszczoną zabudowę staromiejską, robi się coraz piękniejszy poza jej obrysem, wyznaczonym ceglanymi murami obronnymi, dobrze zachowanymi w znacznej długości swojego ciągu, wskazując na dawną rankę grodu. Powstają nowe współczesne osiedla, powiększając terytorialnie obszar miasta i kierując do wsi związanych z Bierutowem. Obecnie chociaż nie wszystkie przynależne administracyjnie do Bierutowa, a nawet powiatu oleśnickiego czy też województwa dolnośląskiego, to jednak nadal klarownie wskazują na historyczny wspólny rozwój z Bierutowem. Ich dobytek kulturowy jest bogaty. W wielu z nich zachowały się ciekawe obiekty o charakterze dworskim, z pozostałościami parków i atrakcyjnym drzewostanem, jak na przykład we wsi Karwiniec. Chociaż w tym przypadku sam pałac nie zachował się, to w pewnym sensie jego odpowiednik możemy podziwiać w Przeczowie, wsi, która chociaż obecnie jest już w województwie opolskim, to jednak historycznie ściśle powiązana z Bierutowem, z którym to nadal łączy ją urokliwa droga. Droga ta w części swojego ciągu jest współcześnie szosą wojewódzką o numerze 396, jednak już bliżej samego pałacu nadal ma kształt i wygląd jak wówczas, kiedy obsadzano ją kasztanowcami, które rosną tam nadal. W wielu wsiach zachowały się i ciągle urzekają pięknem obiekty o charakterze rolno-przemysłowym, jak na przykład dawny młyn w Paczkowie. Mnogość osobliwości Bierutowa i dóbr z jego otoczenia jest na tyle bogata, że spacer ich śladami trwałby dość długo. Nie sposób jednak nie zwrócić uwagi na romańską rotundę w Stroni, która ze względu na swój wiek jasno i klarownie pokazuje nam, jak długa i piękna jest historia Bierutowa i bierutowskiej ziemi. Bujną wyobraźnię mieli ówcześni Bierutowianie, bo czyż ktoś widział jelenia w kolorze niebieskim? Ale cóż, znamienity obiekt, znamienici goście, to i nazwa wyjątkowa. Czas goni, a my po nim przecież buszujemy, więc właściwie to mamy go sporo i nie musimy się aż tak śpieszyć. Otwieramy oczy, bo po drodze mamy słup oświetleniowy i lepiej byłoby mieć w marszu otwarte oczy, żeby na niego nie wpaść i idziemy dalej. Co widzimy? Dom handlowy w stylu lat Gierka, którego budowę ukończono w 1975 roku. Nieco upiększony w kolejnym milenium, ale zamykamy oczy i uruchamiamy nasz wewnętrzny wehikuł czasu. Co widzimy teraz?
też dom handlowy, ale nieco inny, z mieszkaniami na piętrze, a w jego oknach młodzieńca coś szkicującego. Kto to taki? Kim on jest? Podchodzi do okna i kłania się nam grzecznie, więc my grzecznie również odkłaniamy się mu i żeby jakoś go zachęcić, żeby nam się przedstawił, kim jest, sami to robimy. A on nam odpowiada. Nazywam się Ludwik Meidner, a ten sklep z tekstyliami jest mojego ojca Georga. Cóż za spotkanie. Będzie o czym opowiadać znajomym i rodzinie po powrocie do domu. Rozmowa ze znanym ekspresjonistą, grafikiem pochodzącym z Bierutowa nam się przytrafiła. Przecież pamiątkowa tablica upamiętniająca tę postać znajduje się na ocalałej do naszych czasów kamienicy, po drugiej stronie dawnej ulicy Namysłowskiej, a obecnej przyjaciół żołnierza względem domów, gdzie mieszkali państwo Meidner. Po takiej atrakcji, ażby się coś słodkiego zjadło i herbatą lub kawą, bądź czymkolwiek innym popiło. Jak to dobrze, że numer dalej przy narożniku z ulicą Zamkową jest kawiarenka Martina Zajdel. Siadamy, zamawiamy, odprężamy się, ale zaraz, zaraz, co tak dudni za oknem? Wyglądamy przez okno, czołgi w rynku Bierutowa? Nie, nie, to nie dla nas. My chcemy w spokoju zwiedzić rynek Bierutowa, aż głowa od tych czołgów rozbolała. Nie ma rady, idziemy do apteki. Szczęśliwie jest takowa dwa kroki dalej, pod numerem 25, przy południowo-wschodnim wylocie z rynku w kierunku ulicy Brzeskiej, obecnie Mickiewicza i dalej Bramy Brzeskiej. Tam aptekarz, pan Teodor Matuszek, pewnie ma jakieś proszki i coś nam zaaplikuje. Ale zaraz, po co nam leki? Przecież po drodze do apteki pod numerem 24 mijamy sklep z modą damską i takim tam, co każda pani lubi. Rynek bierutowski zwiedzamy w towarzystwie dam. I już właściciel tego modowego sklepu, Wilhelm Kosterlitz, postara się, żeby ból głowy naszych pań szybko minął, pokazując im, co teraz się nosi. Ale czy minie panom, kiedy będą musieli sięgnąć do kieski, żeby zapłacić za to, co jego pani wybierze sobie? Może przysporzy jeszcze większy? Raczej nie, bo widok zadowolonej pani będzie też radością dla pana. Bóle głowy po czołgach miną i możemy spacerować dalej, a jest gdzie, bo właśnie wchodzimy w pierzeję południową. Już na samym narożniku z ulicą Brzeską, obecna Adama Mickiewicza, kolejny sklep z artykułami kolonialnymi pod numerem 26. Mówiąc bardziej współczesnym językiem, to po prostu sklep spożywczy. Tutaj wejdziemy, bo właściciel Franz Battel postarał się, żeby były w nim produkty firmy Café Handelsgesellschaft. Pan Franio to sprytny sklepikarz i wie, na czym da się zarobić. Przytwierdził nawet tablicę informacyjną pod znakiem drogowym, że u niego są produkty tej firmy. A nam wydawało się, że tablice reklamowe rozpraszające kierowców to wymysł lat późniejszych. A tu okazuje się, że na takie pomysły wpadali już biznesmeni z dawnego Bierutowa. W pudełkach z kawą tej firmy są ukrywane znaczki heraldyczne różnych miast i ich zbieracze będą kupować do upartego, aż trafią na ten, którego im brakuje w kolekcji. A i pan Franio, sklepikarz z kąciku rynku bierutowskiego, też co nieco na tym zarobi. No chyba też się udało. W pudełku z kawą trafiliśmy na herb właśnie Bierutowa. Brawo, brawo. Niedowiarkom udowodnię, że tak się stało i znaczkę z herbem zachowam sobie na pamiątkę, żeby go państwu teraz pokazać.
Franie obok Frania. Więc jeszcze bułeczka na drogę w piekarni Franca Kubkę pod tym samym numerem 26 i idziemy dalej. Wymiana ukłonów szacunku z Gustawem Neumannem to rymarz, też pod 26. Ależ ta kamienica długa. I wreszcie kolejny numer, 27. Sklep z pasmanterią, bielą i wełną. Pan Henman Nilsz tu pracuje. Potem destylację. My teraz inaczej no to mówimy. Rzeźnik Paul Horn i kolejny hotel. Złota Kotwica się nazywa. Fajnie, że tyle ich w Bierutowie. Przyda się, jak goście do nas przyjadą. A co tam? Jeszcze będziemy im łóżko szykować. Wyślemy do hotelu i po sprawie. Zapamiętać łatwo będzie, bo to numer 30. Potem krawiec damski i kwiatek dla naszej pani w kwiaciarni pod 32. Dalej zegarmistrz, tytoń dla palaczy i różne to i owo u Pawła od pana pod 33. No i zaczynamy od jedynki. Naturalnym tokiem to właśnie tutaj powinniśmy rozpocząć nasz spacer, ale niewiele po niej zostało, a później już tylko wspomnienie. Pod jedynką fryzjer Emil nas grzebieniem pogłaszczy. Pod dwójką zabawki Gustawa Neugebauer. I w tej samej kamienicy kolejny fryzjer. Ale luksus. Fryzjer za fryzjerem. Przynajmniej nie będzie kolejek. Ale obecnie na ich brak w Bierutowie raczej narzekać nie można. Pod piątką firma budowlana. Znowu pasmanteria, biel i wełna. Zapewne konkurencja dla tej z poprzedniej pierzei. Ale kto wie, może współpracowali. Ale zaraz, zaraz. Tak zaoferowaliśmy się zwiedzaniem rynku Bierutowa, że nawet nie zorientowaliśmy się, że przecież już od jakiegoś czasu idziemy pierzeją zachodnią. A malkontenci mówią, że w Bierutowie nie ma co zwiedzać. Na pograniczu piątki i szóstki towary specjalistyczne. Między innymi szkło tam kupimy, ale nie tylko. Pod szóstym pan hydraulik urzęduje. A pod siódmym, co? Znowu hotel? Potem leki, ale nie apteka. Czyżby wtedy już się suplementowali? Oberżysta, restaurator, elektryk, a nawet dwóch. Trochę nowoczesności do dziejowego Bierutowa dotarło. I nie, 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 nie. Tym razem omijamy. Moda Teodora Brynicera pod 10. Kieska jest już pusta, moja pani, a karty kredytowe z XXI wieku chyba jeszcze nie zadziałają, bo nie mają jeszcze terminali płatniczych. A może u Brynicera sobie kupi jakiś ciuszek, bo zdaje się, że panów też tam ubierają. Ale nie. Trzeba być lojalnym. Jak pani nie, to i ja też nie. Chyba, że... Notgeldy. Tak. Bierutowskie notgeldy. To jest to. Możemy tu wejść na zakupy. Notgeld to nazwa zastępczego pieniądza emitowanego w momentach kłopotów gospodarczych i ekonomicznych, jak na początku XX wieku w wyniku działań I wojny światowej. Pieniądz ten nie był emitowany przez bank centralny, lecz przez instytucje takie jak prywatne banki, przedsiębiorstwa czy też gminy. Notgeld najczęściej przyjmował formę banknotu. Bierutów, a jakże, również miał takową własną pseudowalutę. Na awersach widniał herb miasta i podpis burmistrza Oskara Wassnera,
sprawującego ten urząd w latach 1919-1931, a na rewersach wizerunek bierutowskiego ratusza. Oczywiście można było nimi płacić jedynie na terenie Bierutowa. A że nasz spacer ma miejsce w Bierutowie i kilka z nich o nominałach 10, 25 i 50 fenigów gdzieś tam mamy pod szewką schowane, to warto teraz skorzystać i je wydać. Pod 11, na samym winklu z ulicą Wrocławską, zgadnijcie Państwo co? Kolejny hotel. Czarny Orzeł się nazywa. Tam wcześniej też był, ale już ominęliśmy. Nawet o tym nie mówiłem. Tyle ich tu jest. Który to? Chyba czwarty, a może i piąty. I to w samym rynku. Ale turyści i goście lubią odwiedzać ten Bierutów. A przecież są jeszcze inne poza rynkiem. A mówią, że do Bierutowa nie warto przyjeżdżać, bo i tak nie ma co tu robić i zwiedzać. A tu tyle hoteli i punktów gastronomicznych z bierutowskimi specjałami kulinarnymi, jak chociażby słynne raki z Widawy. Podobno niezbyt humanitarnie się z nimi obchodzono. Ale to było dawno, bo teraz to nie wiadomo, czy nawet jeszcze pomieszkują Widawę. Taka liczba hoteli nie miałaby przecież racji bytu, gdyby nikt do Bierutowa nie chciał przyjeżdżać. Tak się rozbiegaliśmy po tym rynku bierutowskim, że kolejny już raz nawet nie zorientowaliśmy się, że zmieniliśmy pierzeje i ponownie jesteśmy na Północnej. Jeszcze rzeźnik, sklep z butami, a jakże, w czymś bierutowianie też musieli chodzić. A może i hotelowym gościom i przybyłym tu turystom coś przypadło z oferty sklepów bierutowskich do gustu, żeby w innych ciżemkach wyjechać z Bierutowa, aniżeli do niego przyjechali. To pod 12. Gdzie także inny zegarmistrz, aniżeli ten, co go wcześniej poznaliśmy. W podwyższonej i dopiero co rozbudowanej o kolejne kondygnacje 13 coś jeszcze zjemy i zapłacimy bierutowskimi notgeldami. Pod tym samym numerem sklep Putzker Fritz, gdzie przyjrzymy się, jak przygotowywano publikacje zdjęć, dzięki którym teraz możemy poznawać Bierutów takim, jakim był kiedyś. Jak to miło wszystko to zobaczyć dzięki machinie czasu, którą uruchomiliśmy w naszej wyobraźni. Panu Hesslerowi spod 14 za tytoń jednak podziękujemy. Palenie nie jest teraz w modzie. Pod 15 sprawdzimy, czy zegarek dobrze chodzi. Bo tam kolejny zegarmistrz, Sierok, funkcjonuje i raz co raz aktualny czas na zegarze wieży ratuszowej kontroluje. I na powrót pod 16 u Kastnera oczy otworzymy, żeby powrócić do swojego roku, w którym ten to spacer rozpoczęliśmy. Trochę rozanieleni tym spacerkiem pod wieżę ratuszową podejdziemy, żeby tym razem jeszcze raz ratusz obejść, poczynając od najstarszej zachodniej części, odwrotnie niż poprzednio, pod prąd do ruchu wskazówek zegara, przyjrzymy się od południa monumentalnej części, którą w 1880 roku posadowiono, a w okresie międzywojennym nieco tynki wygładzono. Trochę szkoda tych zdobień, ale wtedy wszystko wygładzano. Taka była moda. Wieżę ratuszową też, ale jej narożne bonia, dziś jedynie namalowane, są tam chyba nadal, nawet teraz.
tylko przykryte tynkiem z niezapomnianych lat 20. i 30. XX wieku sprzed 100 lat. Ta nowa część ratusza ciągnie się dalej od wschodu aż do wieży od północy, przed którą pomnik z 1877, gdzie dziś w jego miejscu drogowskazy do miast europejskich ujrzymy. Spocznijmy teraz pod drzewkiem na ławce, a na tym drzewku siedzi ptaszek, który ludziom się dziwuje, że najmądrzejszy z nich nie wie, gdzie się szczęście znajduje. A czym jest szczęście? Podobno skarbem. A tam skarb twój, gdzie serce twoje. Moje jest w Bierutowie. Znaliście państwo Bierutów takim? A przecież zwiedziliśmy tylko rynek i to po brukowych łebkach minionych lat. A jeżeli poszerzymy spacer pozostałe ulice miasta, a potem udamy się dalej, na przykład do Wabienic, gdzie też szanuje się przeszłość w połączeniu z dniem dzisiejszym i przyszłym, o czym świadczy ciekawie zorganizowane tam lapidarium. Albo wspomnianej już stroni na północy gminy, gdzie w romańskiej rotundzie nadal wybrzmiewa echo modłów minionych wieków, skąd przeskok na południe do Posadowic i kościoła z pięknie odnowioną pod koniec XX wieku drewnianą wieżą, a w kolejnych latach odrestaurowanym zabytkowym ołtarzem i amboną oraz zadbanym wnętrzem. Jest co zwiedzać i o co dbać i pracować, żeby dobrze tu żyć teraz i mieć co zostawić potomnym, którzy będą tu jutro, po nas, w przyszłości. Jeżeli podobał się państwu ten spacer i Bierutów wraz z okolicą wczoraj, dziś, jutro, proszę kliknąć łapkę w górę i zasubskrybować kanał. A informacja o kolejnych publikacjach, jeżeli takowe się na nim pojawią, nie ominie państwa. Fajny jest ten Bierutów, prawda? Pod koniec spaceru wykorzystałem fragment wiersza Adama Asnyka Siedzi ptaszek na drzewie, a opis zagospodarowania kamienic świadomie potraktowałem w sposób, jak gdyby wiele lat dziejów bierutowskiego rynku było jak jeden jego dzień. Dziękuję państwu za uwagę.